Kolejwizja, Herman Schmittendorf, serdecznie witam w naszym magazynie. Jesteśmy znowu w Szwecji tym razem i bierzemy za chwilę pociąg parowy. Przedstawimy ciekawy Muzeum Kolejnictwa w Szwecji. A przy okazji, po drodze, dowiemy się wielu nowości na temat kolejnictwa muzealnego na Ukrainie oraz w Rumunii. Serdecznie zapraszam. Helsingborg to portowe miasto na południu Szwecji. Na co dzień od dawna nie ma tu już parowozów, ale dzisiaj specjalnie dla delegatów Europejskiej Federacji Kolei Muzealnych i Turystycznych FedeCrail przygotowywany jest pociąg, w którego składzie znajdą się historyczne wagony osobowe i oczywiście parowóz. Na sąsiednich peronach stoją nowoczesne jednostki trakcyjne. Konduktora naszego pociągu prosimy o wyjaśnienie. Firstly, this is the depot for regional and local trains. And these regional trains, which also are running in Denmark, the shape is the same. Tutaj odstawiane są przede wszystkim pociągi regionalne i lokalne. Pociągi te z wyglądu są podobne do tych jeżdżących po Danii. Ich wnętrze jest jednak bardziej komfortowe. A to dlatego, że to są międzynarodowe pociągi pokonujące duże odległości. Końcowe stacje to Göteborg oraz Kalmar, to około 300 km stąd, a także Karlskrona. Stamtąd jadą do Malmö i dalej przez most nad Bałtykiem do Danii. Tam zatrzymują się na stacji Kopenhaga Główna, a ich końcowa stacja to Kastrup, leżąca 3 km od Helsingborg, ale po drugiej stronie morza. Pociągi te są wyposażone w urządzenia pozwalające wyłączyć hamulec awaryjny z kabiny maszynisty w przypadku uruchomienia go przez pasażera w tunelu bądź na moście. Maszynista może wówczas opuścić newralgiczne miejsce. Pociągi te również posiadają dodatkowe zabezpieczenia przeciwpożarowe. Dokładnie tak. To wszystko sprawia, że nasza wersja jest jeszcze lepsza niż duński oryginał. Zresztą pierwsza także cieszyła się dużym powodzeniem. Pasażerowie od 20 lat bardzo lubią te pociągi. Dzisiaj jestem ubrany w piękny kolejowy mundur, ale naprawdę jestem wolontariuszem Narodowego Muzeum Kolejnictwa, właściciela parowozu prowadzącego dzisiejszy pociąg specjalny. Kolejarzem nieodpłatnie jestem tylko latem w okresie wakacji lub w weekendy. Na co dzień jestem profesorem fizyki jądrowej na Uniwersytecie w Lund. Engine which I go now belongs to the National Museum, and I work for them. Work. I don't be paid, but I do that in my free time. Yes, beautiful. But normally I'm at the University in Lund. I'm a professor in nuclear physics. Parowóz został zbudowany w szwedzkiej fabryce Motala i należy do tak zwanej klasy B. Pytamy maszynistę, co to oznacza. The B is two front wheel and three wheels that will drive. Klasa B oznacza w Szwecji, że parowóz posiada dwie osie przednie, trzy osie napędowe oraz cylindry zewnętrzne. Nasz parowóz został zbudowany w 1917 roku. Łącznie w latach 1909-1944 powstało 99 egzemplarzy tej serii. A ile takich egzemplarzy zachowało się do dziś? Około 30-40 sztuk. Wasz parowóz jest chyba jednym z najlepiej zachowanych z tej serii, prawda? No tak, mamy taką nadzieję. A jak długo pracuje pan tutaj jako maszynista? Około 20 lat. A na co dzień w życiu zawodowym też jest pan maszynistą? W tej chwili tak, bowiem jestem zatrudniony w Muzeum Kolei Państwowej, ale nie było tak od początku. I codziennie prowadzi pan parowozy? No nie, na co dzień pracuję w warsztacie. Pomagam przy utrzymaniu lokomotyw, aby móc potem nimi jeździć. Nasza grupa zajęła swoje miejsca w wagonach, konduktor oraz parowóz dają sygnał, a więc odjazd.
Na pokładzie pociągu znajduje się entuzjasta kolejnictwa z Ukrainy. Korzystamy z okazji i pytamy go, jak w jego kraju wygląda kolejnictwo muzealne. Ja przedstawiam ukraińską obecną organizację Asocjacja Zachowania Historii Żelaznych Dróg Ukrainy. Ja jestem jej przewodniczącym. Familia moja Gopkala Aleksandr Nikolajewicz. Żyję w Kijowie. Jestem przedstawicielem ukraińskiej społecznej organizacji Towarzystwo Zachowania Historii Kolei na Ukrainie. Jestem jego prezesem. Nazywam się Gopkolo Aleksandr Mikolajowicz. Mieszkam w Kijowie. Do Szwecji przyjechałem jako przedstawiciel naszego towarzystwa na zjazd Europejskiej Organizacji Kolei Muzealnych i Turystycznych, która przyjęła nas jako członka. Ми зареєстровані в Києві. От, поки не є. Наше товариство є зареєстроване в Києві. Поки що наша організація не обіймує цілого краю. Обласні більшість наших членів походить з Києва. Jest ich około 50 w różnym wieku, w tym wielu młodych ludzi interesujących się historią kolejnictwa na Ukrainie. Rejestracji dokonaliśmy w czerwcu 2008 roku. Jest kilka osób mojego wieku, którym interesuje historia żelaznych dróg Ukrainy. I zarejestrowaliśmy w grudniu 2008 roku. До этого многих из моих друзей мы давно дружили, давно знали друг друга. Вот, ездили чисто как любители по разным станциям, по разным депо. Вот, фотографировали, собирали информацию, старую всякую литературу, материалы, фотографии, вот, которые так или иначе связаны с историей железных дорог. Вот, но при желании dać jakieś przedłożenie żelaznej drogi. Wcześniej wielu moich znajomych już się znało. Jako zapaleńcy prywatnie jeździli po kraju, zwiedzali lokomotywownie, robili zdjęcia, zbierali dokumenty, informacje, literaturę, fotografie związane z historią kolejnictwa. Ale jako pojedynczym osobom trudno było nam składać propozycje dotyczące ochrony parowozów czy innych zabytków. Nie rozumiano nas, często nie dostawaliśmy odpowiedzi. Z tego powodu niezbędne było utworzenie formalnego towarzystwa. Potem mieliśmy już możliwość opiekowania się czterema parowozami na tor o prześwicie 1520 mm. Później przejęliśmy je na własność. Pracujemy teraz przy ich odbudowie, jak i przy renowacji kilku wagonów. I w dalszym znajdziemy tam wagony nowe, stare postrojki. Też potichoньку kupowali, przybrytali. Czy w wagonach ukraińskich można było znaleźć tak ciekawe plakaty jak w tym szwedzkim wagonie? Szpieg układa układankę, ostrzega ten rysunek z okresu zimnej wojny między wschodem i zachodem. No tak, każdą informację uzyskaną z rozmów ze szwedzkimi podróżnymi obce władze mogły wykorzystać w walce z zachodem. Na сегодня my chcieliby, żeby taki oddzielenia naszej organizacji były w innych miastach Ukrainy. Chcielibyśmy, żeby oddziały naszej organizacji powstały także w innych miastach na Ukrainie. Już jest teraz taki oddział w Charkowie. Nie ma jeszcze wielu członków, ale są to ludzie młodzi, bardzo zaangażowani. Zajmują się kolejnictwem ich regionu i współpracują z nami. Inne oddziały mamy we Lwowie oraz w Tarnopolu. W ciągu najbliższych 2-3 miesięcy powinny powstać dalsze oddziały w 2 innych miastach. Bardzo się cieszę, że przekonanie o potrzebie zjednoczenia się w celu ochrony starej techniki kolejowej coraz bardziej wzrasta. Krótko przed moim wyjazdem do Szwecji odbyłem kolejną rozmowę telefoniczną, tym razem z chcącymi dołączyć do nas kolegami z Dniepropetrowskiego okręgu. Niedawno przed odjazdem do Szwecji mnie pozwonił nowy żelający k nam przysiedlnicy, który żyje w Dniepropetrowskiej oblasti. Krótki postój na przystanku w Tekomatorpie. Zmieniamy kierunek jazdy, dlatego parowóz musi stanąć na drugim końcu składu.
Что касается контактов и дружбы с коллегами из соседних государств, конечно, мы не против и хотели бы такого. Очень приятно было и вас увидеть здесь. Jeśli chodzi o kontakty, o przyjaźń z kolegami z sąsiadujących z Ukrainą krajów, to nie mamy nic przeciwko, a nawet jesteśmy za. Cieszyliśmy się ze spotkania na tutejszej konferencji przedstawicieli z Polski i innych krajów naszego byłego obozu. Na przykład z kolegą z Rumunii, z towarzystwa, które odbudowuje wąskotorówkę. Wszystko to, co się dzieje u kolegów, jest nam bardzo bliskie. Kontakty z польскими коллегами были бы очень интересными и полезными. Вот почему? Потому что в Польше строились паровозы для Советского Союза. Контакты с польскими коллегами были для нас милы и пожитечны. Польша будовала, бовем, паровозы для Związku Radzieckiego. Будовала также вагоны для царской России. To wszystko widzieliśmy na szlakach w czasie istnienia Związku Radzieckiego, na szlakach Związkowych Republik. Spotykaliśmy wagony wyprodukowane w warszawskiej fabryce Lilipop, Löwenstein i Rau. Niestety nie mieliśmy możliwości, aby wszystko uratować. Ale w naszych zbiorach mamy kilka tabliczek producentów. Zdjęliśmy je z takich właśnie wagonów. A na Ukrainie nadal można spotkać parowozy powstałe po wojnie w Polsce, Czechosłowacji, Rumunii i na Węgrzech. Wiemy także, że jeśli producentem był zakład imienia Stalina, wtedy chodzi o zakład Cegielskiego, czyli parowóz również został zbudowany w Polsce. Bardzo dobrze spisywały się również polskie wagony wyprodukowane w zakładzie PAFABAK. Takie wagony do dziś pełnią służbę na naszych szlakach w rejonie Kijowa oraz na kolejce wąskotorowej o prześwicie toru 750 mm w Gajworowie. Железной дороги узкоколейной колеи 750 миллиметров в Гайвороне. Знаем польскую продукцию как прошлых лет, так и современные, в частности рельсовые автобусы, которые есть у нас в Украине, построены заводом Бытгачи. Знам польскую продукцию давнейшую, как и обычную. Прежде всего, шинобусы серии 610 и 620, будованные для Украины в Бытгоцкой Песе. То вспомнилые продукты, которые тешат нас, как любителей колейства и как подружающих колею. Вот, я думаю, что нам дружить и дружить дальше. Jesteśmy sąsiadami. Wspólnie przeprowadziliśmy mistrzostwa w piłce nożnej. Jesteśmy przyjaciółmi i tak powinno zostać. Powinniśmy sobie nawzajem pomagać. Poza tym jesteśmy sąsiadami poprzez szerokotorową kolej na Śląsku. W przyszłości można by puścić pociąg parowy aż do Katowic. To wspaniały pomysł. Nie mogę powiedzieć, że to zrealizujemy jutro czy pojutrze, ale to piękny temat do poważnej dyskusji. Jestem przekonany, że nasze rozmowy zakończą się pozytywnym skutkiem. Ja думаю, что результат будет. Положительный результат. Co jest bez...
Celem naszej wyprawy jest szwedzkie Muzeum Kolejnictwa w Ängelholm. Na początek gospodarze pokazują nam sklep z bogatym wyborem kolejowych gadżetów. Są książki, filmy, zabawki, modele i upominki. W profesjonalnym kolejnictwie muzealnym i turystycznym niemały przychód pochodzi właśnie ze sprzedaży takich przedmiotów. Muzeum znajduje się na terenie szkoły zawodowej dla młodych kolejarzy. W sali wykładowej dowiadujemy się nieco więcej o tym, gdzie się znajdujemy. One in Gävle and this one here in Ängelholm. And later the Trafikverket. W Szwecji mamy dwa muzea kolejowe, w Gävle oraz tutaj w Ängelholm. Kiedy został założony Państwowy Urząd Trafikverket jako administracja państwowej infrastruktury kolejowej oraz drogowej, zdecydowano, że jedno Narodowe Muzeum Kolejowe w Gävle wystarczy. Odtąd nasza instytucja musi sama znajdować środki we współpracy ze szkołą kolejową oraz lokalnymi władzami. Osobiście nie jestem szczęśliwy z takiego rozwiązania, ale nie będę się wgłębiał w ten temat, przecież pracuję tu jako emerytowany starszy doradca. Przed muzeum panuje nieustanny ruch pociągów. Przy dużym pługu śnieżnym spotykamy rumuńskiego entuzjastę kolejnictwa. Na zjeździe Fedek Rail usłyszeliśmy już, że kolega Michał Bator z jego grupą, inicjatywą został przyjęty jako członek tejże europejskiej organizacji. No, skorzystamy teraz z okazji usłyszeć bezpośrednio od kolegi, jak tam w Rumunii wygląda, przebiega praca jego grupy, o co im dokładnie chodzi i co to jest za trasa, o naprawę i odrestaurowanie, które oni zabiegają. So, I'm Michał Blotor, chairman of the Friends of the Mokanica, which is. Nazywam się Michał Blotor, jestem prezesem Towarzystwa Przyjaciół Mokanicy. Mokanica to rumuńskie określenie dla wąskotorówki, podobnie jak ciuchcia w Polsce. Nasza ciuchcia to linia o prześwicie toru 760 mm prowadząca z Sibiu do Agnity. To chyba jedyne towarzystwo kolejowe opierające się wyłącznie na wolontariuszach. Ruch wolontariuszy nie jest jeszcze popularny w Rumunii, zwłaszcza wśród osób starszych. Naszą wąskotorówkę państwowa kolej zamknęła jako ostatnią w 2001 roku. Wszyscy jesteśmy młodzi w wieku poniżej 30. Za pomocą członkostwa Fedek Rail oraz współpracy z kolegami angielskimi zyskujemy coraz większe doświadczenie. Na razie udało nam się wyrwać złomiarzowi z rąk 4 oryginalne wagony osobowe pochodzące z naszej kolejki. Udało nam się odrestaurować jeden z tych wagonów, aby móc świętować stulecie tej linii w 2010 roku. Pociąg jubileuszowy prowadził parowóz wypożyczony specjalnie na tę okazję. Sami nie mamy jeszcze żadnej sprawnej lokomotywy, tylko wraki. To jest naszym najpilniejszym celem. Szukamy wystarczająco silnej, ale lekkiej lokomotywy spalinowej. Chcemy jak najszybciej regularnie jeździć po szlaku, bo jak wiadomo, na trasach nieczynnych szybko dochodzi do kradzieży szyn. Nasza linia nigdy nie była kolejką leśną. Operatorem zawsze było państwo. Personel miał odpowiedni strój i tak dalej. Obecnie jedyną czynną kolejką leśną pozostałą w Rumunii i chyba w całej Europie jest trasa z Izeu de Sus na północy kraju. Tam nadal codziennie transportuje się kłody z lasu, a na dodatek oferuje się pociągi turystyczne. I mean, they're still running the daily freight trains, getting logs out of the woods, and have the tourist trains. But that's the only place. I mean, there's another volunteering
organization trying to restore the Kowazna Komando. Byłą kolejkę leśną Kowazna Komanda, grupa entuzjastów stara się reaktywować. Chodzi o trasę, która kiedyś biegła po równi pochyłej. Grupa ta zmaga się z tym od kilku lat, ale nadal ma problemy z prawem własności gruntu. Stąd nie wiem, jak to będzie. No możliwe, że w tym roku im pomożemy. Poza tymi inicjatywami rozpoczyna się obecnie projekt biznesowy na linii Tigru-Muresz. Ten projekt jednak jest nieco kontrowersyjny. Jest jeszcze Austriak George Hockewar, który oferuje pociągi turystyczne w Modlowicy na północnym wschodzie kraju. To są jedyne obecnie czynne linie. So, to powtórzmy dalej. What else could you offer? These are the only. Jest jeszcze projekt odbudowy zupełnie opustoszałej kolejki leśnej na wybrzeżu Dunaju, blisko granicy z Serbią. Kolejka Turda-Abrud jest w trakcie rozbiórki. Tam jeździły nawet polskie parowozy PX-68, zwane w Rumunii Duna. Mówiłem, że projekt w Tigru-Muresz jest kontrowersyjny, bo tam chcą właśnie wykorzystać tory po rozbiórce w Abrudzie. Aspects was that they are dismantling the Turda-Abrud line to get line from themselves, but not sure exactly what happens, what's happening. There is of course the Stanley Gate, the CFR Museum in Bucharest, but which is only a building. Mamy jeszcze Muzeum Kolejnictwa w Bukareszcie, ale to jest tylko budynek z modelami bez prawdziwego taboru. Jest także zbiór parowozów w Sibiu, ale władze nie dbają o to i lokomotywy rdzewieją. My mamy jeszcze trochę szczęścia. Dostaliśmy parowozy po kolejce parkowej w Bukareszcie. W ubiegłym roku zorganizowaliśmy pociąg specjalny na Bukowinie. Even that was with a expired boiler locomotive, as far as I know. Ale to było możliwe tylko dlatego, że dopuszczono do jazdy parowóz bez ważnej rewizji kotła. Generalnie nie ma żadnej turystyki na kolei normalnotorowej. Zamiast tego kilka miesięcy temu zezłomowano trzy historyczne wagony pasażerskie. Powodem jest brak kompetencji naszych dyrektorów, którzy zawsze są politykami czy biznesmenami, a nie kolejarzami lub osobami interesującymi się koleją. Directors, which are always politicians or businessmen, never railwaymen or people who care about railways. To dobrze, że jesteśmy w Szwecji. Czas na zwiedzanie zbiorów muzealnych w Ängelholm. Rzeczywiście, muzeum mocno stawia na edukację młodych mieszkańców regionu. Eksponaty przedstawiają kolej od samego początku. Od torów górniczych przez pierwsze lokomotywy angielskiego konstruktora Stevensona do czasów obecnych. In the 1850s, the state decided that Sweden should have a national railway. Main lines were built between large towns and cities, while private interests were allowed to build and run branch lines to smaller towns and villages. The first trains consisted of both goods wagons and passenger coaches, and the railway station became the center of the community. Pytania kontrolne oraz specjalne notatki zachęcają uczniów do zapamiętywania uzyskanych informacji. Chętnie podziwiana jest duża kolejowa makieta. Almost all the private railways have been nationalized.
W sąsiednim gmachu znajduje się wierna kopia wnętrza pradawnego wiejskiego dworca kolejowego z typowymi dla Szwecji skrzynkami pocztowymi włącznie. Muzeum przechowuje również kolekcję pojazdów normalnotorowych z naciskiem na maszyny służące do utrzymania i budowy torów. Muzeum w Ängelholm może nie ma już tej rangi co kiedyś, ale nowoczesne warsztaty i tory robią i tak bardzo duże wrażenie. Tu często goszczą parowozy, które uczestniczyły w jazdach specjalnych. Kilka z odstawionych tu historycznych lokomotyw i wagonów jest w pełni sprawnych. Z pobliskiego dworca udajemy się planowym pociągiem z powrotem do Helsingborg. To ostatni pociąg tego dnia, stąd jest przepełniony podróżnymi. Członkowie naszej grupy gorąco przeżywają pobyt w muzeum. A tutaj rodzice robią bardzo dobrze dla swojego dziecka. Pokazują mu film z jazdy parowozu. Po tak dobrym materiale szkoleniowym ich synek na pewno będzie kiedyś dobrym kolejarzem. To jest wszystko, co na dzisiaj przygotowaliśmy. Do następnego razu. Do widzenia.